Szczęść Boże, witajcie przy Jezusie. Mamy Wielką Środę, zatem dzisiaj Ewangelia o tym, jak uczniowie przygotowują Paschę. To tak jak przed naszym Triduum Paschalnym trzeba wszystko przygotować i dopiąć na ostatni guzik. Może w tym roku trochę tak to nie wygląda, ale wiemy dobrze, że to też służba liturgiczna i kapłani mają dużo roboty, żeby wszystko przygotować. Tak samo uczniowie przygotowują Paschę, święto Paschy. Ale w tym, na kanwie tych słów, tych wydarzeń dzisiaj też jest pewien dialog Pana Jezusa z Judaszem przede wszystkim. Pan Jezus zapowiada, że jeden z uczniów zdradzi. Wszyscy uczniowie smutnieją, boją się, kto to zrobi. I Judasz zadaje pytanie wprost, czy nie ja, Rabbi? I Jezus mówi, tak, to ty. Ciekawe, jakim tonem zapytał o to Judasz, czy był taki może ironiczny, czy przestraszony, bo to też pewnie wiele by zmieniło w interpretacji tych słów. Można różnie te słowa pewnie odczytywać, ale dzisiaj Pan Jezus odpowiada mu, tak, to ty. I zobaczcie, może być w takim momencie w naszym życiu taki moment, że będziemy Pana Boga o coś pytać, albo po prostu coś się w naszym życiu będzie działo, co będzie takim znakiem od Pana Boga. Uważaj, możesz upaść. Jeżeli będziesz w to dalej brnął, to zgrzeszysz. Jezus upomina, można powiedzieć, Judasza, tak, wiemy, że to ty. Judasz już więc wie, że Jezus wie, a mimo to dalej brnie w grzech. Wiemy już z wcześniejszych dni, że Judasz był daleko od serca Pana Jezusa, nie był przy Jezusie, dlatego ciężko mu za tym słowem było pójść. Wczoraj czytaliśmy opis, też zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Piotr w tym momencie powołania go przez Jezusa, przecież pamiętacie, że upadł przed jego stóp, mówił, że odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I znał też już Jezusa jako tego, który jest miłosierny. Może Judasz, który, no właśnie, brnął w swoje jakieś tam układy, nie poznawał Jezusa, dlatego może właśnie później powiesił się, bo przecież obaj się zaparli, obaj zrobili wielkie świństwo, obaj zdradzili bardzo podobnie w pewnym sensie, można powiedzieć. Jednak jeden wraca, drugi nie. Judasz nie zna Jezusa z takiej strony i ten mu mówi, tak, to ty, a mimo wszystko to robi. Więc czasami może tak być, że Pan Bóg będzie się upominał, czasami będziesz może miał jakieś znaki, że pewne rzeczy nie rób, nie brnij w to, bo rzeczywiście możesz się bardzo łatwo połamać. Bóg nas ostrzega, tak? To te słowa też może Judasza przeraziły potem, nie? Że myślał, że lepiej dla tego człowieka, jak się nie narodzi. No taka jest też prawda, tak? Ale to nie znaczy, że nie można było przyjść z tym do Pana Jezusa. Bądźmy więc jak najbliżej Niego. On nam będzie pewne rzeczy pokazywał. Nie bójmy się za tym pójść. Może w Judaszu się obudziło takie coś. Jezus walczy o człowieka. Zobaczcie, o każdego walczy. Tego Judasza naprawdę wiele razy pokazywał mu, że możesz przyjść, że ja wiem, ale nie musisz ten. Po co, przyjacielu, tu przychodzisz? Też będzie pytał go w czasie modlitwy w Grójcu. Da mu też właśnie ten kawałek chleba zanurzony w wodzie, co też jest oznakiem przyjaźni. Wychodzi do niego na tyle sposobów, jednak serce Judasza jest zamknięte. Wielka tragedia być blisko Jezusa, a nie być przy Jezusie. Obyśmy byli, oczywiście, tego nam życzę. Dzisiaj transmisja mszy świętej o 17:00, zapraszam więc wcześniej, z racji tego, że zaczynamy już dzisiaj powoli świętowanie Triduum Paschalnego, jeszcze to może nie samo stricte Triduum, ale godzina czytań z Wielkiego Czwartku, która jeszcze nie jest może częścią Triduum, ale już świętujemy u nas o 19:00 będzie transmisja. No i później będziemy dalej się modlić w kolejnych dniach. Już taka lista wszystkich rzeczy jest na Facebooku wywieszona, więc tam można sprawdzić co, kiedy, gdzie i jak świętujemy na Ewangelii po katolicku. Bądźcie z nami, przyjmij proszę Boże błogosławieństwo, niech ono Cię prowadzi, umacnia na ten dzisiejszy dzień wielkośrodowy. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bądźmy przy Jezusie.